Problem jest problemem, ale nie jest aż tak groźny dla Kamiennej Góry, ponieważ wszystkie miasta w Polsce winny być na takie ewentualności przygotowani, bo sam program PR 2000 nie jest wielkim problemem. To się może zdarzyć w każdej chwili, przy każdej klęsce żywiołowej, powodzi, przy huraganach. O, mamy przykłady ostatnio z Niemiec, z Europy Zachodniej, gdzie nie potrzeba żadnego problemu roku 2000 i nie ma prądu przez kilkanaście dni. Mamy problem ostatnio Międzylesia, gdzie wskutek tylko opadów śnieżnych nie ma prądu już przez 4 dni i ludzie muszą sobie radzić. Ale miasto Kamienna Góra ma przygotowany plan awaryjny na tę sytuację. Co on zakłada? Miasto ma wiele dokumentów na taką sytuację. Niemniej, niezależnie od planów na przypadek znalezienia zagrożeń, każde miasto w Polsce musiało opracować specjalny plan awaryjny właśnie problemu w roku 2000 i my taki plan opracowaliśmy. Ten plan przede wszystkim określa ocenę zagrożenia wynikającą z ewentualnych następstw roku PR 2000 i braku dostaw energii elektrycznej. A w konsekwencji przez wszystkie działania, które mają na celu zachowanie toku funkcjonowania miasta. I ten plan to w całości zawiera. Czy wszystkie placówki kluczowe dla życia i zdrowia mieszkańców są przygotowane na Sylwestra tego roku? Te placówki, które w swoim założeniu mają ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, są w pełni przygotowane bez względu na problem roku 2000. Ten plan określa wszystkie przedsięwzięcia, które należy podjąć, by funkcjonowały na przykład placówki służby zdrowia, żeby można było robić zabiegi, żeby można było ratować życie ludzkie. I ten plan jest konsekwencją opracowanych wcześniej dokumentów i zamontowanych urządzeń w szpitalach, jednym i drugim, które zapewniają w przypadku braku dostaw energii ciągłą dostawę energii z awaryjnych źródeł zasilania. Czyli tegoroczny Sylwester można spędzać spokojnie, nie martwiąc się o brakach dostawach prądu, tylko przygotowując się tak, jak chyba do codziennego życia w domu, to znaczy mieć pod ręką świeczkę, zapałki i nie obawiać się tego, że coś strasznego może się stać. Tak, ja myślę, że problemy życia codziennego są takie, że życie na co dzień wkłada różne figle, związane również z dziwami natury i w tym przypadku mogą nastąpić krótkotrwałe braki dostaw energii elektrycznej. Niemniej jednak ja jestem po uzgodnieniach z Zakładem Energetycznym w Jeleniej Górze, który w pełni jest przygotowany na problem roku 2000. Zresztą mam oświadczenie tego zakładu, że za wszelkie skutki wynikłe z braku dostaw energii Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze ponosi pełną odpowiedzialność. Niemniej miasto przygotowało awaryjne źródła dostaw energii w postaci agregatów prądotwórczych. Nasz szpital jest zabezpieczony agregatem 100 kW, mając w rezerwie jeszcze agregat 44 kW. Również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Nie ma problemów z łącznością, ponieważ Telekomunikacja Polska, która ma w tej chwili niejako monopol w Kamiennej Górze, posiada 3 agregaty prądotwórcze, które podtrzymują pracę centrali telefonicznej wewnętrznej i na zewnątrz. Także nie ma problemu z dostawą, z obiegiem informacji. Nie ma problemu również, jeżeli chodzi o dostawę wody. Głównym dostawcą wody w Kamiennej Górze jest nasz wodociąg miejski. Dostawa wody będzie wspomagana 200 kW agregatem wodotwórczym. Gorzej jest z oczyszczaniem ścieków i być może będzie apel burmistrza w przypadku braku dostaw energii, żeby ograniczyć zużycie wody tylko ze względu na oczyszczanie ścieków, ponieważ nie będzie w stanie przerobić tych ścieków, gdyby było pełne zużycie wody. Natomiast nie przewidujemy żadnych ograniczeń w dostawie wody, ponieważ, jak mówię, pobieramy wodę z 6 ujęć głębinowych i jednego powierzchniowego. Jeżeli wysiądą ujęcia głębinowe, to będziemy
Musimy czerpać wodę z ujęcia powierzchniowego. Można na wypadek szczególnych zagrożeń czy szczególnych sytuacji ograniczyć zużycie wody do celów konsumpcyjnych, jednak nie przewiduje żadnych przerw w dostawach wody. Jeżeli chodzi o transport, nie ma problemu, nawet jeżeli będzie światła, i nasz CPN, i CPN PKS-owski mają pompy ręczne. PKS-owski CPN, który zaopatruje pojazdy w olej napędowy, ma własny agregat wodotwórczy i własne ujęcie wody. Problem będzie ewentualny, gdyby nie było przez dłuższy okres światła, z zachowaniem produkcji żywności. Myśmy zaplanowali dostarczenie do mleczarni naszej dwóch agregatów prądotwórczych dla podtrzymania schładzania mleka, ponieważ to schładzanie odbywa się na zasadzie instalacji z amoniakiem. I to nas bardziej niepokoi, jak sama przerwa w dostawie prądu. Gdyby była sytuacja taka, czyli będzie prądu przez okres więcej jak jedną dobę, to podłączymy również agregaty wodotwórcze do piekarni pana Ochmańskiego, po to, żeby zabezpieczyć miasto w pierwszego. I myślę, że w normalnym domu, w każdym normalnym domu jest kawałek świeczki. W tamtym tygodniu i dwa tygodnie temu nie było w Kalinej Górze po kilkanaście minut przez kilka razy dziennie dostaw energii i z tego powodu żadnych problemów nie było. Problem per 2000 dotyczy raczej odczytów i tu myślę, że banki mają wiele do zrobienia, chociaż z mojego rozeznania, ponieważ takie sprawozdania dyrektorzy banków składali, są przygotowani na ten okres. Zakład energetyczny będzie miał problemy, to jedynie z odstaniem liczników, ale zakład energetyczny w Wielkiej Górze opracował podobny plan awaryjny jak my, z tym, że ujął tam w tym planie między innymi awaryjne odstawienie liczników i z tym nie będzie miał większego problemu. Myślę, że mieszkańcy mogą się spokojnie bawić. My jako Centrum Zarządzania Kryzysowego będziemy dyżurować, bo taki jest nasz obowiązek. Gdyby były jakieś problemy, urzędujemy pod numerem 2395. Jesteśmy do dyspozycji w każdej sytuacji. Jeżeli będą sytuacje szczególne, to uruchomimy odpowiednie służby, żeby zminimalizować skutki ewentualnych braków dostaw energii. A takich nie przewidujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.